Jesteśmy po środku dzielnicy mieszkalnej, wszędzie nowe bloki, jak popatrzycie. I na dole jest warta. Tam, gdzie wcześniej byliśmy w tym sklepie z Lamborghini, normalnie mieszkanie, blok, a na dole na parterze po prostu sklep z furami. U nas pewnie by się zabijali o to, a tutaj sobie to gnije na balkonie, nie? A na górze jest pranie. Psa idziemy oglądać. Znacie historię z psem, czy nie? Nie znacie? To jest statua pieska tutaj. Psa Shiba, który zawsze czekał tutaj na swojego pana. I nawet jak jego pan umarł, to przychodził na stację i czekał, aż on wróci. I stąd jego posążek, który postawili właśnie Japończycy tutaj na Shibuya też. Product placement, nie? Jesteśmy kolejny dzień w Tokio. Tym razem zaczynamy od Akihabary, czyli dzielnicy sklepów, dzielnicy elektroniki. Mam nadzieję, że pokażemy wam coś ciekawego. Tutaj macie te restauracje prawdopodobnie. Czekają, żeby pobrać kupon prawdopodobnie, żeby w ogóle w niej zjeść później lunch. Nie teraz jeść. Nie. Oni prawdopodobnie czekają, żeby później móc zjeść lunch, to teraz pobierają już jak gdyby kupony rezerwacyjne, nie? Aha, patrzcie się, jest gobla. A tu więcej gobli. Ogólnie mimo późnej pory, bo jest tak naprawdę końcówka listopada, trafiliśmy na bardzo fajną pogodę. Jest ile będzie stopni, chłopaki? Z 15 więcej? 18 chyba. Ile? 18 stopni. Jest naprawdę ciepło. Cały dzień dopisuje nam piękne słońce. I jesteśmy właśnie przed siedzibą cesarza, przed ogrodami cesarskimi i ogólnie pałacem cesarskim w Tokio.
witajcie na Daikoku. Jak zawsze na Daikoku w piątkowy wieczór się coś dzieje, tak dzisiaj też się coś dzieje i mamy wam dużo rzeczy do pokazania. Pierwszą ciekawą rzeczą jest pan Japończyk, motocyklista, który swojego Harley'a przerobił na wóz nagraniowy, nie wiem, coś, ciężko, w tym stylu. Coś w tym stylu. Ogólnie motocykl ma 3 czy 4 aparaty, które są zamontowane bardzo nisko i jeździ po wszystkich autostradach tutaj w okolicy Tokio i Yokohama i robi rolling shoty różnym fajnym samochodom. Ogólnie ma wszystkie aparaty podpięte do telefonów, którymi steruje zoomy, nie zoomy, ostrości i tak to wygląda. To było piękne wejście.